Witajcie w trzecim odcinku z mojej gospodarki. No nie mogę się powstrzymać, żeby nie nagrać kolejnego odcinka. W tym odcinku trzecim będziemy sobie robili orkę, poczekajcie. Pracownika musiałem niestety zatrudnić. Do tego jest zebrane. Co tu potrzebujemy? Zaorania, dokładnie. Kurczę, mam... Pytanie, czy ja tutaj mam... ...pione... ...na pomoc, jak coś jest? Jest, ale... ...nie mamy tyle... ...nie. 9 tysięcy. Znowu się w kredyt wpierdzielać. Czekajcie. A to co to jest? Co tworzy? Czekajcie, sam muszę przypomnieć. Okej, okay, więc będziemy musieli... ile to ma? 132 konia ten. O! Nasz kejsior ma chyba... ma o, dużo mniej. 5, tam było ile? To 50 chyba, nie? 132, 180. A ten pług? Kurde, 1,5 metra on ma. Tu też. Nie. Dobra, no musimy się zdecydować na wypożyczenie. Czekajcie. A, to jest to kolor. I ten, no dobra. Wypożyczymy go. Ale ja nie mam takiego ciągnika. Teraz powinien pociągnąć mi. To jest... 5 maksymalną. No i teraz co? Ile ma zetor w ogóle? Trzeba zobaczyć, ile ma ten mój. O, ten to jeszcze ma mniej. Dobra. W takim razie chyba będzie w tym sezonie jeszcze bez... bez orki, albo... nie mam takiego... chyba nie ma takiego tutaj... pługu, który by tutaj... czekajcie, ile mam? 2,5 metra... 2,5 metra, 75, 2 metry... Już nie, tutaj trzeba patrzeć. 2,5. 12. Dobra, weźmiemy go sobie, wypożyczymy. Klikniemy po niego szybko. Trzeba będzie to pole zacząć orać. Myślałem, że bez orki się obejdzie, a tu nici. W sumie to... a nie, bo nie mogę tak. Dobra, to ja skoczę na to pole. A czy na pole? Po ten. I zaraz do was wracam. Jestem z powrotem. Więc sobie lecimy. Nie wiem, jak on tam zaczął. W ten sposób. Tutaj też widzę, że ten pracownik nie dokończył. Dobra. Tutaj wrzucimy za niego. Widzę, że też trzeba będzie poprawić. No jak to pracownik, nie? Byle jak, byle by było. No. A tutaj trzeba dla siebie robić. Więc trzeba dobrze robić. No ale no to... on tylko pracuje, tak? Co się mówi.
No mamy pogodę ładną. Ma padać. Zapowiadają niby deszcze, ale myślę, że tutaj to nie będzie miało chyba jakiegoś znaczenia, nawet chyba lepiej, która popada, bo ta wapno będzie też, wiecie, takie bardziej w tą glebę wsiąknie. No ale dobra, jeszcze tutaj tylko sobie objedziemy, żebym ja już mógł sobie tutaj ten poorać. Ojej, dobra, wrócimy sobie po prostu. Oj, coś się nam nie chce szybko. Czy zużyło nam? No możliwe, że mogłem złożyć mechanizm chcący. Tutaj sobie to zrobimy to ładnie, tak jak przystało. To myślę, że pracownika by się puściło w tą stronę w poprzek, nie? Tylko tam jeszcze trzeba przejechać i z tej strony poprawić ten mały cypek. I będziemy mogli sobie zacząć orkę. To takie małe skrajniaczki to myślę, że je zostawię, bo to dużo nie wpłynie, a czas tylko nam no, tutaj sobie już pojadę prosto, żeby on sobie tutaj wyznaczył drogę, a my w tym czasie próbujemy tą orkę zrobić tym dżendirkiem. Krajniaki na sam koniec zrobimy. Najpierw pojedziemy sobie tutaj. To się nie obracało na... Okej. Jedziemy. Zobaczymy, jak on tutaj ciągnął będzie to. Uuu, długo. Długo mu to się zejdzie, widzę. No, mocy brakuje. Okej. Niestety myślę, że no orkę też chyba poza odcinkiem. Dobra, to zrobicie to tylko zwapnujemy w takim razie. Odcinek z wapna będzie. Zrobić. Bywa i tak. Okej. A niech pracownik sobie tamten teraz tam robi. Po prostu. Ja już to dokończę. To wapnowanie. Powinno nam tego wapna na to pole starczyć, 55%. Czysto teoretycznie tak, niedużo nie zostało. Dużo nie zostało nam. No teraz tutaj. Aha. Będzie, myślę, zajebiście. O, tak jak teraz się utrzymujemy, będzie git. No za no, nie mam dobrych ciągników, mam takie, jakie mam. Najważniejsze, że jakiekolwiek mam. Więc trzeba się cieszyć z tego, co człowiek ma. Kropka, no. Nic nie zrobimy. Zrobić pracę jakąś się zrobi, tylko wiadomo.
wszystko będzie długo, dużo, długo, wolniej się robiło. Jak się zrobi. Dwadzieścia 8%. No, idealnie chyba na styk te 4 tony wyliczone będzie. Pojazd, przejazd nie robię. Czy robię z jednej strony, dzięki, że się chłopie zatrzymał. No. Co no? Chciałem taką fajną akcję zrobić, no niestety się nie udało nam. Bo pług jest za słaby, to też nie będziemy. Jak się męczy pracownik. Ja myślę, że tutaj spokojnie wapnowanie dzisiaj. O, akcja wapno i tyle. Oj, 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 oj. Dobra. Tego nie było. Uznajmy. No, ciągnie tam. Hop. Ten John Deere musi być teraz katowany. No więc taka to jest praca. Ja myślę, że też taką krótką. Krótkie prace w sumie pokazać. Chciałbym się tutaj już fajnie, wiecie, rozwinąć, nie? Jako gospodarka. Powiększyć się, w sensie, jeżeli chodzi o gospodarstwo, żeby trochę było większe, takie bardziej już nowoczesniejsze, wiecie, o co chodzi, tak? Żeby to też fajniej. Bo tutaj jest naprawdę dużo fajnych pól, które można połączyć, będą naprawdę mega gigaczady, nie? To też miejmy na to uwagę, że w przyszłości jest tutaj fajny. I to taki naprawdę pod ciągnik czy pod kombajn jakiś mocniejszy, idealne pola. 30%, 37% przepraszam. O, może być tutaj, powiem wam, ciężko. A może nie, powinno wystarczyć. 36, nie, starczy na spokojnie. Jeszcze nawet na mijaki zostanie, podejrzewam, na poprawkę. Wyliczone. No, zjeżdżamy, że nas pierdolnie. Bo ten chłop co jedzie. Bo wiecie, tu zapierdzielają kierowcy. Nie czekają. Jeżeli wam się odcineczek spodoba, zostawcie łapkę, suba. Mam nadzieję, że zawsze to jakoś wam trochę dzień zrobi. Nie wiem, do obiadu, do kolacji, na wieczór, do pracy. Na siebie też nieraz samego lubię pooglądać. Też człowiek widzi, co może zmienić, co nie, co robi dobrze, co robi nie tak, coś tak dalej, tak? Więc to też jest fajna taka, no, takie doświadczenie, nie? Jak dla mnie. Dobra, mamy to skończone. Teraz tylko poprawki sobie porobimy. Żeby tutaj nam to ładnie wszystko było zrobione na stówę.
O, elegancko. Jeszcze tylko tutaj ten paseczek. Akurat zostanie na następny sezon. Nie, się czyst... Nie, bo zaraz na tamtym polu. Tylko tam będą się osłonę zebrać, więc w sumie trzeba będzie tak jeszcze domówić tego wapna. Dlatego zostawię sobie tutaj, myślę. No i tak będziemy pracować. Wygasimy sobie naszego. I co no, ja myślę, że z wami się będę żegnał. Jak tam? Robi chłop, robi, tu jedzie, ciężko pracuje. W takim razie na tle John Deere'ka ja się z wami będę żegnał. Zostawcie suba, łapkę, komentarz. Cześć!